Łamen Show. Patrzcie, jednak trzeba się starać czasami w łóżeczku, drogie panie. To z okazji Dnia Kobiet mówię, no bo po co jakieś potem głupie uwagi po latach, tak? Dobra, i z wiadomości jeszcze Abramowicz się spotka z Conte, trenerem kadry Włoch, żeby go zwerbować do Chelsea na 3 lata. Nie wiem po co na 3 lata, skoro i tak go pewnie wywalił po pół roku, ale ten najlepszy w Chelsea to był Di Matteo, który w ogóle nie był trenerem, a w parę miesięcy wygrał Ligę Mistrzów. To tak na marginesie, ale to fajna wiadomość. W Euroraporcie alkohol dozwolony. Podczas towarzyskiego meczu Irlandii ze Szwajcarią na Aviva Stadium w Dublinie dozwolona będzie sprzedaż alkoholu. Spotkanie odbędzie się w Wielki Piątek, który jest to zabronione. Jednak z okazji spotkania postanowiono znieść zakaz. Patrzcie, jak to jest fajnie, jednak jak jest piłka, to nie istnieją zakazy. Dlatego u nas się toczy dyskusja o zakazie rac. I teraz już są takie rozsądniejsze głosy, że ponieważ do żadnych wypadków nigdy nie dochodzi, no to może by się przyjrzeć temu raz jeszcze. Dobra, najpiękniejsze chemiczki na świecie, tu mamy jakieś, słuchajcie, dwie dziewczyny, siatkarki z Polic. Mówiąc szczerze, na mój stolik tutaj nie trafią, tu gdzie mamy tutaj te różne super laseczki, bo to jest napisane chyba... Co tu jest napisane? Olśniewają nie tylko na parkiecie, ale i w roli modelek. Ja nie wiem. To ale chyba ktoś tego, chyba fotoedytor przesadził. No tu nie ma tu nic olśniewającego. No jest szczupłe dziewczyny wysokie, ale olśniewającego to nie. No i Ronaldo jest taki kiczowaty, że głowa mała. I tak tu leży, się rozłożył jak ten taki Adonis, ale pozdrawia polskie kobiety. Z tego co ja wiem, to on pozdrawia Piotrusia z Gryfina, to raz, bardzo fajnie, dziękuję. Natomiast pozdrawiam też jednego z Maroka takiego jakiegoś. O, ale to jest fajna opowieść. To też o kobietach będzie, żebyście byli czujni. Arkadiusz Onyszko, wraca w biografii. Ja o tej biografii mówiłem zeszły piątek. Żona dźgnęła mnie nożem 2 razy i teraz tak. Słuchajcie, poruszający jest opis kłótni między nim a jego małżonką Anną. Onyszko pisze, że któregoś dnia, gdy już nie mieszkali razem, żona nie wróciła do domu na noc. Gdy usłyszał to od synów, stracił panowanie nad sobą. Wpadłem w amok, z nerwów nie byłem w stanie racjonalnie myśleć. Jak można zostawić dzieci na całą noc same? Relacjonuje były bramkarz. Gdy żona podjechała pod dom taksówką, zaczął się dramat. I teraz wypowiedź Arka. Była pijana, zaczęła się ze mnie śmiać. Gdy tylko weszła do mieszkania, popchnąłem ją i uderzyłem z otwartej dłoni w twarz. Wiem, że przekroczyłem granicę, ale czy ona nie przekroczyła jej jako pierwsza? Zawsze w awanturze jest kto zaczął, to pierwszy, nie? Zabrałem jej telefon, zacząłem czytać kolejne wiadomości. A to już nieładnie, nie wolno do cudzego telefonu zaglądać bez pozwolenia. Nagle usłyszałem metaliczny dźwięk. Przede mną stała Anna z nożem kuchennym w ręku. Nie zdążyłem zareagować, dźgnęła mnie. Najpierw w brzuch, potem w ramię. Na szczęście niezbyt głęboko. Mój serdeczny druh Atlas mawiał zawsze tak, a miał 3 żony. Mówił zawsze tak, Paweł, pamiętaj, czy zapamiętaj, z kim innym się żenisz, a zupełnie z kim innym rozwodzisz. Taka następuje przemiana zaskakująca i niestety my się nie potrafimy na to przygotować, ponieważ no bywa, że kobieta jest aniołem, a potem dopiero diabłem. My zresztą też się odwdzięczamy pięknym za nadomny. No dobra, tak jeszcze mógłbym przelecieć tutaj jakieś bajki Michalczewskiego, Dariusz Michalczewski. Za mniej niż 100 tysięcy złotych nie wychodzę z domu, że niby bierze 100 tysięcy za występ na imprezie. A ja biorę 200 tysięcy, tylko jakoś chwilowo nie mam tego, nie mam tak, zgłoszeń, a więc tego. Takie bajki to można dla głodnych dzieci. Spodobało mi się, że syn Rocco Ricci uciekł od Madonny, to jest syn, jest 16-letni, uciekł, wyobraźcie sobie, do tatusia. Tatuś jest Guy Ritchie, a Guy Ritchie to mój ulubiony angielski reżyser, który właśnie zrobił Przekręt, polecam. Przekręt z tym naszym Vinnie Jonesem, z tym naszym świetnym obrońcą Wimbledonu, który genialnie gra w bandziora. Nie damy zmienić naszej wsi burdel. Tutaj sołtys wsi zabijak. Fajnie się nazywa wieś, zabijak. Nie damy zmienić naszej wsi w burdel i tu będzie do tego puenta absolutna z
puenta absolutna, już mówiłem, nie trafiają na nasz stolik tutaj. Puenta absolutna, mianowicie z wczorajszego superaka. A propos burdeli, nie, to nie jest ten superak. Ten superak to jest z dziewczyną kapustki. Ona na razie jeszcze się tu będzie trzymać. Na razie się trzyma czołówki, ale jest wiadomość taka. Burdel nie będzie, dzień po dniu o burdelach. Burdel nie będzie sponsorem klubu Koseckiego. To był wyjątkowo krótki kontrakt reklamowy. Zespół drugiej Bundesligi Sandhausen, którego barwy reprezentuje Jakub Kosecki, związał się z domem Uciech. Gdy sprawą zainteresowały się media, klub szybko wycofał się z umowy. Sponsorem zespołu Kosy przez kilka dni był regularny burdel, występujący pod nazwą Fajne Ul, oferujący towarzystwo kilkudziesięciu pań w swojej siedzibie w Heidelbergu. Tam uczelnia jest, więc pewnie studenci korzystali. Na stadionie pojawiły się nawet bandy reklamowe, ale po kilku dniach zniknęły. Klub kończy eksperyment, to jest wypowiedź. Jesteśmy przekonani, że to był poważny partner, ale zbyt duże zainteresowanie medialne przeszkadza w skupieniu się na głównym celu sportowym. No, ja nie wiem, właśnie po to się chyba reklamuje sponsor, żeby było duże zainteresowanie medialne. Zresztą Niemcy nie są tego, nie są tutaj jakimś, ten klub nie jest pionierem, bo kiedyś pamiętam, jak nasz piłkarz Andrzej Buncel grał w drużynie Homburg, no to mieli tu na koszulkach reklamę prezerwatyw. W Polsce Unimil, pamiętacie, Unimil, życie ci umili, chyba Wisła Kraków w Unimilu grała, jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Mimo tego, że przecież Kościół prezerwatyw stosowania zabrania, a jeżeli nawet nie zabrania, to nie zaleca.